Hej, witajcie, z tej strony Bludy. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Battlefielda 4 i dzisiaj chciałem Was zaprosić do mojej nowej serii pogadanki z youtuberami i nie tylko. Moim pierwszym gościem jest Bartek. Przedstaw się, Bartku. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I na czym będzie polegała ta moja nowa seria, na pewno się zapytacie. Na tym będzie polegało, że po prostu będę prowadził z Bartkiem wywiad, coś takiego jak wywiad. Będę mu zadawał pytania, on będzie mi na to odpowiadał. I jeszcze taka jedna zasada jest, z którą ustaliłem już z Bartkiem, ale powiem wam, że jeśli Bartkowi się nie spodoba jakieś pytanie, bo nie wie, jakie mu zadam pytanie, to on się może do tego pytania odwołać, jak nie wiem, jakoś mu nie spasuje pytanie. No. Zrozumiałe, Bartek? Zrozumiała. I jeszcze chcecie poprawić, nie mówimy Battlefielda 4, tylko mówimy Battlefielda 4, żeby było poprawnie gramatycznie. Spoko, spoko. Ja lubię, jak mi ktoś poprawia. No ale dobra, teraz przechodzimy już do pytań i jedziemy z tym koksem. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Co cię zainspirowało do nagrywania na YouTube? To bardzo fajne pytanie. Co mnie zainspirowało? Tak naprawdę od dziecka fascynowałem się grami wideo, było takie moje Aha. hobby oprócz sportu. I chciałem się podzielić z widzami, z innymi osobami, jak to wszystko wygląda z mojej strony, a YouTube daje taką nam możliwość, chociaż strasznie tnie na jakości, to trzeba powiedzieć. Daje mi możliwość wypowiedzenia się na każdy temat, który mogę tylko zaplanować sobie w głowie, który mi przyjdzie do głowy i nie mam, że czegoś takiego tematu tabu. Wszystko mogę poruszyć i to jest naprawdę fajne ze strony YouTubera, także możemy poruszać każdy nas interesujący temat. No, no to mi też się bardzo podoba na YouTubie, że taką otwartość można jakąś publiczność swoją zyskać i tak. Bardzo miłe są komentarze ogólnie, ja lubię komentarze czytać, nie? No i No, to tak. przede wszystkim interakcja z widzami to jest podstawa na No, YouTube. Bez no, no, tego, no. prawdę mówiąc, daleko nie zajdziesz. Tak, Jeśli tak, masz tak. głęboko gdzieś swoich widzów, także daleko nie zajdziesz. Szczerze to ja wolę nawet mieć miejsce tych widzów, ale mieć taką wspólną więź z nimi łączyć, niż nie wiem, jakieś 5 tysięcy widzów, a mieć wszystkich w dupie i tyle. No. Takie jest No na przykład może moje nie w zdanie. dupie, ale wolę mieć powiedzmy 20 subskrybentów aniżeli 40 i tak naprawdę połowa to są martwe suby. Tak, No, tacy tak. widzowie nie są mi potrzebni. Tak. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Drugie pytanie brzmi, co chciałbyś osiągnąć na YouTube? Coś mówiłeś już, że chciałbyś 200 subskrybentów osiągnąć, ale 200. ja, dobra, spokojnie, ale ja liczę na to, że ty więcej osiągniesz subskrybentów, ponieważ ty robisz, no, na poziomie te materiały coraz ciekawsze, coraz lepsze. Widzę, że tam coraz więcej komentarzy masz i ogólnie twój kanał idzie, rozkwita się, tak można powiedzieć. No i ja liczę, żebyś miała więcej, no ale opowiedz swoje zdanie na ten temat. To chciałbym osiągnąć, no takim zamiarem, zanim zacząłem nagrywać na YouTube, takie było postanowienie, żeby dobić jak najszybciej do tych 200 widzów. To jest tak naprawdę taki wyznacznik mojej działalności na YouTube, że chcę dobić do tych 200, pokazać sobie, że stać mnie na to. No i jeśli dobiję powyżej tych 200 widzów, to już wtedy ruszymy z pełnego kopyta. Teraz jeśli ktoś nie wie, ja ściągnąłem trochę pomysł od Grafucha, mianowicie chodzi o to, że na każdy 100 subskrybentów odbywa się live, ale tak bardzo zaciekawiła mnie ta tematyka tych live'ów, że odbywają się praktycznie codziennie od godziny 21. Na które Bartek bardzo Was serdecznie zaprasza, moich nawet subskrybentów, i dzisiaj też live będzie u Bartka. To więc bardzo zapraszamy Was. Ale dobra, przechodzimy do następnego pytania. Następne pytanie brzmi następująco. Jaki byłby twój wymarzony zawód, w którym byś się spełniał? Ale nie chodzi mi to typowo o zarobkowo, bo dużo ludzi patrzy, wiecie, że na zarobki najbardziej patrzy, że zawód to tylko zarobki i by, nie wiem, chodziło na przymus do tej roboty, ale tylko patrzy na zarobki. A mi chodzi taki zawód, który byś z przyjemności szedł do tej roboty, a nie zarabiałbyś jakichś super kokosów. No ale wiadomo, kasa też jest bardzo ważna, bo to jest taka, można też powiedzieć, podstawa, ale według mnie też powinien człowiek też się w jakimś stopniu spełniać w zawodzie. Teraz wypowiedz swoje zdanie na temat. Dla przyjemności na pewno zawód byłby dla mnie uprawianie sportu, bo dla mnie sport stanowi w życiu naprawdę duży wyznacznik z tego, jak się ogółem mojego stylu życia, tak? Sport bardzo dużo ma wspólnego z moim życiem. I naprawdę chciałbym kiedyś powiązać te dwie dyscypliny, żeby była praca, zarówno i sport, mianowicie bieganie albo chociażby siatkówka.
A drugim sposobem na życie by mogłoby być tak, jak w przypadku jest z rokiem, tak? Że na przykład montuję filmy i te sprawy. Naprawdę to jest ciekawa tematyka, ten YouTube, tak jak mówiłem, to by była mogła być moja druga To praca. jest według mnie bardzo komfortowa praca YouTube, ale też tak siedzieć cały dzień przy filmach, to też mi się tak lekko nie Ale widzi to na zależy, jak przykład. rozpanuje sobie No zależy. cały harmonogram dnia, tak? Bo No zobaczmy, też, rok też. wrzuca powiedzmy te 3-4 materiały, ale powiedzmy on nagrywa w ciągu jednego dnia tych kilka materiałów i później, gdy renderuje, ma tak ten czas dla rodziny i to jest naprawdę fajnie, że umie połączyć czas dla rodziny i czas na pracę. No. No i wiadomo, rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu. No, to jest też bardzo ważne. No, następne pytanie to jest, czy czytać książki? O. Czytam książki. Podczas gdy zacząłem biegać, naprawdę zaciekawiła mnie tematyka czytania i książki O. też stanowią dla mnie To jak mnie. duży wyznacznik w życiu. Nie lubię oglądać filmów, zawsze wolę sobie przeczytać Ja też. książkę. Ja też Jeśli tak mam, już no. przechodzimy do tematyki filmów, wolę już bardziej pograć sobie w gry, bo mam większą interakcję z całym otoczeniem, a siedzenie i oglądanie filmów to co nic nie robimy, tylko jemy chipsy, oglądamy. A jeśli gramy w gry komputerowe, to możemy chociaż tą postacią sterować. Tak. I właśnie dużo osób mnie denerwuje, że oni oglądają telewizor na przykład dużo, dużo telewizora oglądają, a hejtują to, że na przykład osoby niektóre grają w gry, bo im się to wydaje dziecinne. No ale to jest już każdego zdanie. Jak to się mówią, gry nie są dla dzieci, są dla biznesmenów. Zobacz, jakie są No. cyferki. No. Zobacz nawet, jak WoW się sprzedaje. Gra No ma właśnie. 10 lat, a Teraz. gra jest cały czas rozwojowa, tak? Wszystko można kupić praktycznie w WoWie, zaczynając od petów po mounty. Także tego jest sporo. Nawet spójrzmy na najnowszą markę GTA. Bije wszelkie maści rekordy, biła, teraz bije na PS4. Więc takie gry nie są dla dzieci. W ogóle teraz to gry idą tak w górę, że to nawet się by tego nikt nie spodziewał, że takie niby takie głupie gry, niby takie coś, co urozmaicamy sobie czas, jakiś wirtualny świat wchodzimy, ale to tak wciąga człowieka, tak to. No tak naprawdę może na tym zarabiać, nie? No No, patrz, no na tym dobrym może. przykładem jest Counter Strike, jak się otwiera skrzynki, gdzie też Cocos Fly w swoim materiale ujął, że to już trochę podchodzi też pod hazard, tak? No, Bo dają no. na to pieniądze. Powiedzmy jeden klucz teraz chyba sięga w granicach 2 euro, jeśli się nie mylę, jedna skrzynka 1 euro, czyli już 3 euro nam wychodzi, czyli 12 euro za skrzynkę, gdzie może wszystko wypaść od skina gównowartego, tam kosztującego 10 euro centów na rynku, po kosę, która jest warta czasami 300 euro na rynku, więc to jest naprawdę może nie przyszłościowy, ale na pewno. A wracając do tych książek, chciałem się takie zapytać, podaj parę tytułów, jakie przeczytałeś, bo może takie same przeczytaliśmy, albo co? I Tytuł przeczytałem jaki na gatunek pewno książek, o. znana każdemu dzieciakowi, to jest przede wszystkim Harry Potter, tak? To jest Aha, chyba każdy przeczytał. no ja Władcy akurat. Pierścieni to jest, zacząłem tak półtorej tom przeczytałem, Aha. muszę to Ty nadrobić. bardziej taka fantastyka z tego co widzę. Taka To za bardziej dzieciaka, teraz science ostatnio fiction takie od Shikio. thrillery, tak O. powiedzmy, można ująć całą trylogię Roberta Langdona, jakim jest Aha. powieści z cyklu tak opowiadających o losach bohatera Adama Browna, czyli jak on tam miał, Robert Langdon, tak? Jakoś tak to było. Kod Leonarda da Vinci, Anioły, Demony, Zaginiony Symbol. Aha. No, no to powiem ci ładnie, ładnie. No ale dobra, przechodzimy do następnego pytania. Czy miałeś taki moment, czy miałeś takie coś, co przez gry, przez jakieś wkurzenie na grę zrobiłeś coś nieodpowiedniego, czyli wyrzuciłeś coś przez okno, albo no coś cię. Ja tutaj myślę, że nawiązujesz do pewnej osoby, tak? Ale nie będę mówił, Wszystkim nie nam będę się znamy. mówił, nie będę mówił. Bo tu nie chcę żadnych jakichś konfliktów ani nic. Nie, nie nawiązuję, nie nawiązuję. Dajmy na to, że nie nawiązuję nic. Bo. Ale wszyscy wiedzą, o co no, chodzi. wszyscy wiedzą o co chodzi, ale ja się zamykam w tym rozdziale. No i teraz. Czy coś zrobiłeś takiego nieodpowiedniego? Czy nie wiem, czy kogoś uraziłeś, czy zrobiłeś coś takiego, co po prostu było nieodpowiednie, co byś nie zrobił normalnie, tylko zrobiłeś to pod wpływem emocji, czy zrobiłeś coś takiego? Jakbyś wkurzony na Tak jakąś grę.
Przypominając sobie nigdy. Gry zawsze traktuję sobie z dystansem, tak? Wiadomo, jeśli druga osoba jest lepsza, no to No. nic nam nie pozostaje. No wiadomo, jeśli siedzimy na tym spikach, tak? Czy w imprezie, no to wiadomo, każdy tam przeknie. Jest jakiś rage, ale nigdy, żeby coś zepsuć, żeby coś uderzyć, nie. Za dzieciaka chyba miałem taki okres, że waliłem chyba głową w poduszkę, jak przegrałem z bratem FIFA, ale to tylko tyle. No powiem ci, ja niekiedy jak się wczuję i mam jakiś duży streak, a mnie na przykład zabiją, to niekiedy jestem zdolny tak walnąć pięścią w biurku i powiedzieć tak, kur, nie będę No, dokańczał. ale też niektórym czasem psuje striki, nie? No i Bo... najbardziej denerwuje, jak ktoś używa AD, nie? No No, wiadomo, no, no no. wtedy trzeba uznać wyższość przeciwnej osoby, która jest po przeciwnej stronie monitora, po przeciwnej stronie, no i trzeba uznać, że jest lepsza, tak? No wiadomo, zawsze będą lepsi od nas. Nie No. jesteśmy we wszystkim najlepsi. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Czy każdy może zacząć na YouTube? Myślę, że tak, jeśli ma odpowiedni content, jak prowadzić swój kanał, jeśli wprowadzi się w taką niszę, powiedzmy teraz na YouTube nie widzę zbyt często RTS-ów, bądź jakichś ciekawych, nie wiem, meczów, powiedzmy w piłkę siatkową, czy w piłkę nożną, jeśli to fajnie może pokazać. Mam, myślę, takie moje zdanie, że każdy może się wybić, jeśli posiada, no wiadomo, odpowiednie plecy w postaci jakiejś osoby, która już ma tam ileś, jakąś, ile, nie umiem się wystawić, posiada Ileś, już no wie. określoną liczbę subskrybentów, Jakąś publiczność myślę, swoją. że może, tak? Po miesiącu, no wiadomo, jest ciężko. Ja patrząc na moje początki, w ciągu tygodnia chyba tam pierwszego miałem chyba tylko 3 subskrybentów i to byli moi znajomi, więc taki reklama, trzeba się na pewno reklamować, trzeba prosić swoich znajomych, żeby to udostępniali, żeby No. łapkowali, komentowali i im więcej jest łapek w górę i komentarzy, tym naprawdę jest bardziej widoczny ten materiał na YouTube, a tym bardziej jeszcze widoczny jest, jeśli znany YouTuber wejdzie na twój materiał, go skomentuje, zlajkuje, wtedy się wyświetla na jego stronie głównej i wtedy masz szansę naprawdę na wybicie. A jeśli posiadasz przeciętne filmy, nie przeszedłeś mutacji, to jest ciężko. Jeszcze tutaj ci powiem, że trzeba naprawdę zacząć z wysokiego C, jeśli chodzi o jakość, tak? Jeśli chodzi o jakość audio, o jakość wideo, potrzeba naprawdę mocnego sprzętu na te najnowsze gry. Trzeba No. już chyba najniżej nie możemy schodzić niż GTX 770, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Też niżej można schodzić, ale wiadomo, ludzie wolą, zawsze nastawiają wszystko na oczy, na ładne barwy, na ładne kolory, na ładną grafikę. I nie bez kozery te gry wszystkie teraz wyglądają tak, jak wyglądają. Ale ja stałem przede wszystkim na jakość audio, żeby ta jakość osoby słuchającej, która do nich mówi, była naprawdę na przyzwoitym poziomie. A u mnie na pewno wiecie, na co ja stawiam. Stawiam najbardziej na komentarz, na sens komentarza. Dla mnie to, ja niekiedy robię, wiesz co ja robię niekiedy? Że minimalizuję sobie po prostu okno z filmem i po prostu tylko słucham komentarza. Bo dla mnie najważniejszy jest content w tym komentarzu, żeby był sensowny, składny. Wiadomo, ja tu nie będę mówił, bo ja dużo, dużo też mam pomyłek w swoich komentarzach, ale jeśli oglądam kogoś, to nie jestem jakoś super wymagający, ale wolę zdecydowanie obejrzeć, nie wiem, gameplay przeciętniak, dosłownie przeciętniak, a komentarz taki serio, zajebisty, niż, nie wiem, na odwrót, no. Ale wiesz, jak to jest, siedzi na YouTube. To siedzieli, widzowie się dzielą na takich, to jest zarówno Tak, na tak, Twitchu tak. i na YouTube, to jest powiązane razem, że przychodzimy na kanał dla danej osoby tylko i wyłącznie dlatego, bo się posługuje przykładem Twitcha. Jeśli podoba nam się streamer, jeśli streamer ma fajny content streamu, live'ów do przekazania, jeśli jest fajna interakcja z widzami, że odpowiada na ich pytania na bieżąco. I druga strona jest taka, że przychodzi się dla osoby, która posiada skilla, tak? Tutaj najlepszym No. przykładem osoby skilla, która bardzo fajny skill posiada, jest tutaj zdecydowanie Sosabowski. No, no. I dzięki temu mi się zdaje, że ma No, Michał to umie grać, no. dużo materiał, dużo widzów, przez to, że naprawdę bardzo dobrze gra. I też drugim najlepszym przykładem Switcha jest nasz polski reprezentant, reprezentant Polski w CSGO, czyli Pasza, naprawdę świetny scenie, świetny humor, no i muzyka disco polo przede wszystkim. No, też to lubię. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Czy miewałeś dni mocnego załamania, albo dni jakieś gorsze, ale takie, co ci utkwiły w pamięci, co po prostu, co zapamiętałeś do dzisiaj, co, no, nie mogę się po prostu zapomnieć. Czy miewałeś takie dni? Miewałem jakieś dni takie, które zapamiętałem na długo w moim życiu. Takie
Jak chodzi o Co miałeś dobre jakąś. chwile, czy te gorsze Nie, chwile? złe, złe, złe. Co po Złe, tak. prostu ci odechciało żyć w tym momencie, że musiał cię ktoś zmotywować albo coś musiałeś zrobić po prostu. No, że po prostu jakaś sytuacja cię zmusiła do tego, że byłeś taki przygnębiony, że miałeś dosyć wszystkiego po prostu. Na pewno coś takiego się zdarzyło, gdy graliśmy 2 lata temu finały wojewódzkie w piłkę siatkową. Siatkówkę, gdy przy wyniku 23 do 22 to była bodajże już. No i wszyscy wiedzą, że to jest końcowa faza seta. Był to mecz o trzecie miejsce na finale wojewódzkiej. Wtedy sędzia nas naprawdę takiego wałka na nas przyciął, że jeśli nie wiecie, to wam powiem, jeśli libero chce rozgrywać piłkę, nie może przejść linii trzeciego metra, nie może wyskoczyć za nią, nie może wystawiać w ogóle za trzecim metrem, a u nich libero to niestety zrobił. Sędziowie tego się nie dopatrzyli, a po meczu podeszli do naszego trenera i powiedzieli, że na ich wytłumaczenie było to, że sędziują dopiero 2 lata. I chyba to było takim moim najgorszym momentem, jeśli chodzi o ten moment, najgorszym momentem w mojej karierze sportowej, że to właśnie coś takiego się zdarzyło i to na takim poziomie. Aha, no. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Co byś zmienił w polskiej społeczności, czyli polskich ludziach? O, co byś zmienił? Co ci na przykład nie pasuje ogólnie w człowieku albo coś w tym stylu? O, w ludziach po prostu. Polskiej społeczności No. na pewno zniszczyłbym coś takiego jak zazdrość do drugiej osoby, bo O. czasami zazdrością możemy zniszczyć tak naprawdę życie drugiej osobie. No, Tutaj fajnym też się z przykładem tym zgadzam. są, w sumie Polacy to jest taki specyficzny naród, tak, że pozbawimy czegoś kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że my tego nie posiadamy, a tak w sumie nam nie jest to wtedy potrzebne, tak? I potrafimy Tak, tak. naprawdę zniszczyć życie drugiej osoby. Tak, dobrym przykładem Teraz jest jestem tego tak zdania. naprawdę życie za granicą, gdzie no musicie wyjechać, żeby to zobaczyć. Tam naprawdę Polak Polakowi podstawia nogi, robi takie wałki, żeby tylko go wypieprzyli z pracy, a naprawdę nie chce wejść na jego stanowisko, nie? Tylko po prostu Kurde. nie chce konkurencji z polskiej strony. Akurat nie widziałem Polaków za granicą za bardzo, jak w pracy jeszcze. Nie widziałem, ale ogólnie polskie społeczeństwo to według mnie jest, pożal się Boże. No Ale nie i wszyscy, tak? Ale nie to wszyscy, jednak no. tak u nas tak tkwi, że jeśli my tego nie mamy, to druga osoba też na to nie zasługuje i się Tak, tak, naprawdę boi tak. mnie w polskim To zazdrość to społeczeństwie. też jest, no to jest No i rzecz, dlatego która panuje na co dzień. opinia Polaczki cybulaczki, nie? No, to jest też to głupie, że wszystkich, na przykład jakiś zagraniczny człowiek bierze wszystkich jedną miarką, że każdy jest taki sam, każdy jest taki sam. A to też jest nieprawda, no ale może tak Ale uznać, że wiesz, no większość, Polacy nie? robili sobie taką markę za No granicą, a tu tak, mają tak, tak. że są złodzieje, że nie chluje i to wszystko. Teraz jest już trochę lepiej, już ten wizerunek Polaków za granicą już jest No. poprawiany. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego ładu, że Polacy nie będą tylko postrzegani z tym, że kradną, ale że pomagają innym i że naprawdę dobrą robotę wykonują. I dlatego też Polacy nie są fajnie traktowani za granicą przez obcokrajowców, za to, że powiedzmy tak jak pingwin mówił tutaj. Jeśli nie znacie pingwina, to ja poproszę Bloa, żeby dał wam linka do jego kanału. Jest zdecydowanie większym youtuberem, ale fajną rzecz podkreślił, że Polak, gdy przyjechał za granicę na miejsce Niemca, tak, szukał pracy, pracodawca u Niemca tak płaci Niemcowi powiedzmy te 6 euro za godzinę, ty tak No. przykład podając, a Polak zrobi za tą robotę, bierze 3 euro, tak, więc różnica A, jest o połowę no tak. i jeszcze z pocałowaniem ręki przyjmie tą robotę i wyliże stopę, jak to pingwin mówi pracodawcy. Więc dlatego też nie jesteśmy lubiani za granicą jako Polacy. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Czy zrobiłeś coś głupiego w życiu, który moment to teraz pamiętasz? Czy, no nie, może być coś śmiesznego, czy coś takiego wstydliwego, czy zrobiłeś po prostu coś głupiego w życiu, ale taka akcja, co ci zawarła teraz w pamięci, co nawet teraz ją pamiętasz i, no nie wiem, żałujesz albo się z niej teraz śmiejesz. Nie mam takiej sytuacji. Jestem bardziej osobą taką ogarniętą, która jest pesymistą, że wszystko widzi w takich barwach, których może osiągnąć. Nie jestem bardziej takim marzycielem.
I też jestem osobą spokojną, więc nie wybiegam przed szereg. Wiadomo, czasami trzeba, żeby wywyższyć złe określenia, ale żeby nadać grupie odpowiedni tor, ale tak nie wywyższam się nigdy, gdy potrzebuję, więc nie miałem żadnych przypałów. Jedynym takim sytuacją, którą teraz w tym momencie się śmieję, jest to złamanie ręki mojemu nauczycielowi od weszłych. Ale No. to tylko O tyle. ty. Ty niegrzeczny. Przypadkowo oczywiście, tak? No. Nie to, że celowo. Dobra. No to przechodzimy do następnego pytania. Co cię denerwuje w ludziach? Co cię No denerwuje? mówiłem, zazdrość to jest taki główny Bo wyznacznik, tam który to nie było, lubię co byś ludzi. zmienił, nie? A to, co cię denerwuje teraz, co cię No a też denerwuje, tam tak? te pytania są takie powiązane. No No, mówię, powiązane zazdrość są, no. i czasami wywyższanie się nad stan, tak? Czyli co my nie zrobimy, a takie jak naprawdę przychodzi co do czego, to gówno ten człowiek robi i nie umie wybrnąć z danej sytuacji. Dobra, przechodzimy już do ostatniego pytania. Twoja najlepsza gra, którą Moja najlepiej najlepsza gra? wspominasz i którą najwięcej spędziłeś godzin i najlepiej ją wspominasz. Najlepsza ogólnie z jakich gatunków? Obojętnie z jakich To gatunków. jest tak, można temat rozłożyć bardziej szczegółowo. Najlepszą grą, którą wspominam, to są dwie gry. Za dzieciaka, kiedy miałem tam bodajże 6 lat, dostałem na święta grę na PlayStation 1. PlayStation 1 Te to gra starsze gry się najlepiej nazywała się wspomina, nie? Te starsze gry najlepiej się wspomina. No. Gex. Była naprawdę fajną platformówką. Jeśli ktoś nie zna Gexa, to zapraszam was sobie wejść na YouTube'a. Grafika jest koszmarna. Jak ostatnio zobaczyłem Gexa, jest koszmarna. Następną grą taką z dzieciństwa, z którą fajnie kojarzę, to był Harry Potter. Kamień filozoficzny. Jeden, jak mój brat przychodził wspólnie z moją mamą. Mama czytała poradnik, mu wszystko to robił. No i też taką grą, która mi bardzo zapadła w pamięć w okresie dzieciństwa, był to Jak i Dexter. Naprawdę świetna platformówka od studia Naughty Dog, no, które teraz przede wszystkim słynie z marki tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation. Naprawdę świetna marka, pokazują, że można dużo No, wycisnąć z konsoli. takie Uncharted to jest Grę wyśmienite. którą najwięcej czasu spędziłem, no to no wiadomo, to jest Battlefield. U schyłku generacji zakupiłem sobie, może nie takim w końcowej fazie tego schyłku, a tak powiedzmy przed końcem żywota wydawniczego, już powiedzmy, bo ten już koniec nieubłagalnie się zbliża. Tak zakupiłem sobie Battlefielda 3. No i tak jakoś mnie tak wciągnęło, że rozegrałem tam bodajże 300 godzin. Przede O. wszystkim Ziba. No i mówię, to wspominam fajnie te czasy, no bo był Pluton, pewien RHS, gdzie poznałem dużo naprawdę fajnych osób, z którymi do teraz mam kontakt i gram na PlayStation 4 również z nimi. Wiadomo, nie każdy kupi PlayStation 4, nie każdego było stać, żeby zakupić w dniu premiery, ale już powoli wszyscy z tamtego Plutonu zakupują. Mam nadzieję, że to kiedyś zagramy. I taką następną grą, którą dużo czasu spędziłem, była to FIFA. Od dziecka grałem. Oj, tutaj mikrofon mi szeli. Od dziecka grałem tam z bratem, wiadomo, tam chyba zaczynaliśmy od FIFA 2000 i przeskakiwaliśmy praktycznie od każdej do następnej, nie omijając nawet FIFA Street, która była, powiem ci, naprawdę świetna. FIFA Street, porównując teraz do tych nowszych FIFA, które traktują o tematyce piłki ulicznej, była naprawdę fantastyczna. Było coś nowego, taki powiew świeżości dla marki FIFA była. Też było coś takiego, ogrywanie Metal Gear Solid. Każdy zna chyba. Też ogrywaliśmy dużo czasu z bratem, ale tak nad stan wyszła FIFA i Battlefield. Mówię, Kurde. ale to, co robi EA teraz z marką Battlefielda, jest to naprawdę trochę szkoda, co robi ogółem No, trochę cało niszczy EA. ten potencjał tego Battlefielda, nie? Nawet ostatnio słyszałem, czytałem, że EA kazał płacić sobie za wersję demonstracyjną, bodajże to była Ja FIFA pierdzielę. 15, 10 funtów. Nie, ludzie naprawdę nie wierzyli w to, że za wersję demonstracyjną można zapłacić. Za demo, no. I pobierali, tak, a ich z konta było pobierane 10 funtów, więc złe posunięcie ze strony elektroników i teraz taką, jaką opinię mają o sobie, jako to studio wydawnicze ma opinię na temat Battlefielda, jest naprawdę kiepskie. Też doszły mnie słuchy, że to, co się stało z Battlefieldem 4, ma się podobno stać z Battlefieldem Hardline na dniu premiery. A co O się nie. działo z Battlefieldem 4, no to chyba każdy wie, było pełno bugów, pełno bugów, nie było można w to grać. Łatek to chyba No. wyszło tyle waży,
Wszystkie łatki ważą chyba tyle samo, co sam Battlefield, czyli prawie 40 giga. Więc naprawdę to, co oni zrobili z tą marką, jest niepojęte. Jeśli to samo zrobią z Hardline'em, to tytuł może być już spisany na straty przez większość odbiorców. Ale miejmy nadzieję, że to do tego nie dojdzie, no, że Serial miejmy. Games pokaże nam się z fajnej strony, że Electronic nie będzie goniło ich z planem wydania, w co bardzo wątpię. No ale no, wiadomo. Ale jak mi to się jest. Wydaje, hajs, że hajs, nie. Hajs. Mi się wydaje, że mają już taką nauczkę, że no po co by mieli znowu tracić tych klientów swoich, po co mieliby znowu tracić No swoich wiesz, graczy. ludzie są tacy, tak, że to co lubią, lubią daną markę, to zawsze to kupią. Ja jestem z takich osób, którzy no po prostu lubią markę Battlefield, jestem bardzo z nią związany. No, No i dlatego ja teraz też. u mnie na kanale jest tylko Battlefield, będzie się pojawiał. No i mówię, no to jest bardzo złe. Ja mówię, ja jestem taką osobą, która ceni bardzo markę Battlefielda, miałem Battlefielda 3. Moja przygoda z Battlefieldem nie jest długa, ale nadstan lubię niż Call of Duty. Call of Duty miałem tylko Ghost, było takie przeciętne, nie wiem jak jest za WoW, może zakupię, może nie. No, Teraz AW to to. widzę po tych gameplayach, że też są te łatki. W ogóle teraz ten proces wydawniczy, cały jak wydawnictwo nas rąbie wałki na nas. No, Jest też bym to niepojęty. Kiedyś powiedział. czegoś takiego mi się zdaje nie było, żeby gra, która wychodzi, która jeszcze nie miała premiery, tak? Było przedpremierowo, tak jak było zawu, że już łatka jest, że łatka wychodzi w dniu No. premiery, która waży powiedzmy 2 giga. Dla mnie to jest niepojęte. Wydawać niekompletny produkt, no. Tylko i No. wyłącznie się draci. A wracając do tego, no ja mówię, ja na konsoli PlayStation 3 miałem premium, na PlayStation 4 też musiałem wykupić premium, też wykupiłem, więc mówię, ja jestem takim Aha. dzieckiem, więc rozważam jeszcze nawet zakup na PC-ta premium do Battlefielda 3 i 4. Powiem ci, 4 to jest zajebista promocja, bo kosztuje tylko 90 zł Premium Edition w ogóle Battlefield 4, no ale ty masz już Battlefielda 4. No to 4. cóż. No ale i dobra, ja ci bardzo dziękuję za ten wywiad, za ten Za poprowadzony. to również. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Bartka ogólnie. Będzie link oczywiście w opisie. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego filmiku. Wiesz, ile to trwa? Nie zgadniesz. Ile? Zgadnij, ile. 20 minut? Więcej. 25? 26 minut, chłopie, ale dzięki, to zleciało. No mówię, jak gra, jeśli się rozmawia z daną jakąś osobą, którą się dobrze komunikuje, to ma się wspólny temat, no, można gadać no. godzinami tak naprawdę. I Czas tak. wtedy schodzi na ubytek, no. na boczną scenę. I piszcie koniecznie w komentarzach, czy wam się podoba ta moja nowa seria. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, Bartkowi za wywiad. Nie ma za co. Zawsze I do posłucham. widzenia i cześć. Trzymajcie Na się. razie.